Czy zawsze moment pędu i prędkość kątowa mają ten sam kierunek i zwrot? Odpowiemy sobie na to pytanie w odniesieniu do bryły sztywnej. Zanim to zrobimy, zastanówmy się, jak się definiuje moment pędu. Dla punktu materialnego to jest iloczyn wektorowy wektora położenia względem osi oraz wektora pędu. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy pewną oś, mamy punkt materialny, który obraca się wokół tej osi i zobaczmy, jakie są poszczególne wektory, które tutaj w tym ruchu występują. A więc wektor położenia względem osi to jest wektor, który tutaj oznaczyłam jako R. Dalej, wektor pędu oznaczony na żółto to jest masa razy prędkość cząstki, czyli zakładamy sobie, że cząstka porusza się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w płaszczyźnie prostopadłej do tablicy. Wektor omega jest skierowany do góry wówczas, wektor prędkości kątowej, ponieważ wektor prędkości kątowej, prędkość i R są związane relacją, o której była mowa w wykładzie 16. V równa się omega razy R, iloczyn wektorowy. A więc omega musi być skierowany prostopadle do płaszczyzny, w której występuje ruch. No ale teraz jeśli się przyjrzymy na wektory R i P, to widzimy, że iloczyn wektorowy R na P to też będzie wektor, który będzie zwrócony do góry. No bo żeby utworzyć iloczyn wektorowy R na P, muszę R przesunąć do początku, gdzie jest P i utworzyć iloczyn wektorowy, czyli nałożyć R na P. Jak nałożę R na P, to otrzymam wektor L do góry. A więc wektor L momentu pędu i wektor omega są do siebie równoległe. No to teraz załóżmy sobie, że ja będę chciała policzyć moment bezwładności, przepraszam, nie moment bezwładności, tylko będę chciała policzyć, czy wyznaczyć ten moment pędu dla trochę innego punktu. Czyli załóżmy, że ja zrobię ten punkt. Będę liczyła ten moment bezwładności względem punktu, który nie znajduje się w płaszczyźnie, w której następuje ruch tej cząstki. I wówczas R jest pod kątem i wówczas jeśli narysujemy sobie wektor pędu i wyznaczymy wektor momentu pędu, to ten wektor momentu pędu ma inny kierunek niż wektor prędkości kątowej. Pomimo, że wektor prędkości kątowej dalej nie zmienił swojego kierunku, to wektor momentu pędu ma inny kierunek aniżeli wektor prędkości kątowej. Podobnie rzecz się ma wtedy, kiedy mamy do czynienia z bryłą sztywną. Ja tutaj narysowałam taki walec, który się obraca. I prędkość kątowa dla takiego ruchu, jeszcze raz się przyjrzyjmy, jak to wygląda, ten obrót. Prędkość kątowa dla takiego obrotu to jest wektor, który jest skierowany do góry. I teraz, jeśli będę wyznaczać moment bezwładności, przepraszam, moment pędu dla takiego obiektu, to muszę znowu wyznaczyć wektor położenia względem określonego punktu, który sobie wybiorę, należącego do tego obiektu i muszę wyznaczyć moment pędu. Zgodnie z tą definicją, no pamiętać o tym należy, że teraz mamy obiekt, który jest z rozkładem ciągłym masy i to będzie miało znaczenie. No niemniej jednak, jeśli wybiorę jakikolwiek punkt, na przykład punkt, który należy do końca tego walca i założę, że wektor położenia tego punktu jest określony jako R i wprowadzę tutaj wektor pędu, no to wektor momentu pędu dla całego obiektu będzie można pokazać, że to jest wektor, który jest zwrócony pod pewnym kątem względem wektora omega i ten kąt niekoniecznie, znaczy i ten kierunek nie jest taki sam, niekoniecznie musi być taki sam jak kierunek wektora omega. A więc najogólniej wtedy, kiedy jest ruch bryły sztywnej, który to nie jest obrotem wokół wybranej osi, która byłaby osią symetrii albo tak zwaną osią główną, o której powiem później, to wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że moment pędu i wektor prędkości kątowej to są wektory, które nie są równoległe. Czyli nie zawsze wektor momentu pędu i wektor prędkości kątowej są do siebie równoległe. To jest najważniejsze
sformułowanie, które będziemy dzisiaj dowodzić. A więc zobaczmy, jak najogólniej wygląda moment pędu i prędkość kątowa. Czyli załóżmy sobie jedynie dla prostoty rozważań, że prędkość kątowa jest skierowana wzdłuż osi Z, czyli wybieramy układ współrzędnych tak, że oś Y jest skierowana w prawo, oś X jest do nas i oś Z jest do góry. Czyli zakładamy, że w tym układzie prędkość kątowa to jest wektor, który jest wzdłuż osi Z skierowany. Czyli ja zakładam teraz jeszcze też, że bryła tylko się obraca, czyli pominiemy ruch postępowy i to pozwoli nam uprościć trochę rozważania, jakkolwiek nie zmieni to ogólności rozważań w odniesieniu do ruchu obrotowego. Czyli zobaczmy, jak teraz będzie wyglądał moment pędu całego tego układu. Moment pędu całego układu składa się oczywiście z sumy momentów pędu wszystkich cząstek wchodzących w skład układu. Oczywiście jak to jest bryła sztywna, to powinna być tutaj całka, a nie suma, ale to nie zmieni ogólności rozważań, jeśli zostawimy tę sumę. Wszystko to, co się będzie działo, to będzie się działo pod sumą, a nie w samej sumie. A więc moment pędu poszczególnych cząstek, każdej z cząstek, to jest wektor położenia tej cząstki razy pęd cząstki. Czyli załóżmy, że to jest cząstka, która znajduje się gdzieś tutaj właśnie na górze tego walca. Analizuję jedną z tych cząstek, czyli jej wektor położenia, jej wektor prędkości i masa. I teraz co dalej? Otóż jeśli odwołamy się do odcinka 16, w którym podana była relacja między prędkością cząstki oraz prędkością kątową i wektorem położenia cząstki w ruchu obrotowym, no to wiemy, że V to jest omega razy R, czyli za VI podstawię, że to jest omega razy RI. I teraz, przepraszam, to był wykład 15, a nie 16. I teraz widzimy, że niestety mamy tutaj potrójny iloczyn wektorowy. Wektor RI razy, no masa, możemy założyć, że to jest dla każdej cząstki, możemy wyciągnąć przed ten iloczyn wektorowy, czyli to będzie potrójny iloczyn wektorowy RI razy omega i razy RI w nawiasie. Czyli dalej, jeśli sobie to rozpiszemy, skorzystamy z takiego twierdzenia z rachunku wektorowego, które mówi, że taki potrójny iloczyn wektorowy można zastąpić następującym iloczynem, że to jest iloczyn skalarny A razy C, to jest oczywiście liczba, razy wektor B i to jest wektor, minus A razy B i to będzie skalar, razy wektor C, czyli mamy różnicę dwóch wektorów, a więc ten potrójny iloczyn wektorowy, który jest wektorem, bo B razy C jest wektorem i A razy B razy C, A razy wektor będzie wektorem, to jest wektor minus wektor, czyli wektor. A więc chociażby z tego tytułu jest to relacja prawidłowa, jakkolwiek oczywiście ona wymaga dowodzenia. My jej dzisiaj nie dowodzimy tutaj, tylko korzystamy z niej. A więc naszym A w równaniu tutaj piętro wyżej jest RI, B to jest omega i C to jest RI. Czyli jeśli zastosujemy tę relację, to otrzymamy następującą relację. MI razy RI do kwadratu razy omega, bo mamy A razy C, czyli RI razy RI to jest RI kwadrat i razy B, czyli razy wektor omega, czyli liczba razy wektor minus. I teraz A razy B, czyli RI razy omega, iloczyn skalarny i dalej razy iloczyn z RI wektor, czyli to jest wektor minus wektor. Takie bardzo skomplikowane wyrażenie otrzymaliśmy i teraz będziemy się bliżej temu wyrażeniu przyglądać. Przepisałam je na kolejnym slajdzie. No i policzmy składowe wektora momentu pędu na oś X, na oś Y i na oś Z. Żeby to zrobić, to najpierw zauważmy rzecz następującą. Otóż wektor omega założyliśmy sobie, że jest skierowany wzdłuż osi Z, czyli jego składowa x-owa, y-owa i y-owa są równe 0, a różna od zera jest tylko składowa z-owa. Czyli dalej mamy.
W równaniu, które tutaj występuje, mamy ri kwadrat razy omega. Ale ri kwadrat razy omega to jest ri do kwadratu, czyli suma kwadratów xi kwadrat plus yi kwadrat plus zi kwadrat razy wektor omega, który jest 0, 0 i omega. Oczywiście, jeśli będziemy liczyć składową xową momentu pędu, to wtedy ten człon będzie równy 0, dlatego że będzie właśnie wybrany kierunek tylko dla osi x. Dalej, pozostała część tego równania, składowa xowa, będzie dotyczyła tylko sytuacji, kiedy za ri razy omega podstawimy cały wektor xi, yi, zi i mnożymy przez wektor omega, który ma tylko składową 0, 0 omega i dalej musimy pomnożyć przez składową xi. Bo interesuje nas tylko składowa x momentu pędu. Czyli mamy następujące wyrażenie. 0 razy xi to jest 0, yi razy 0 to jest 0 i zostaje nam zi omega razy xi. I teraz możemy już podstawić to, co otrzymaliśmy do równania na lx. A więc w równaniu na lx pozostaje nam tylko minus suma po i. I zamiast ri omega razy ri mamy mi zi xi i razy omega, czyli to, co otrzymaliśmy tutaj. Analogiczne równanie otrzymamy dla składowej y-kowej, czyli dla składowej y-kowej też będziemy mieć tylko ten człon, czyli zostanie tylko mi zi, ale zamiast xi będziemy mieć yi i omega. Natomiast jeśli będziemy analizować składową zetową, to obydwa człony zachowają się i wtedy będziemy mieć następujące równanie. Dla składowej zetowej ten człon jest równy ri razy omega razy zi, czyli po wymnożeniu otrzymamy zi omega zi, czyli zi do kwadratu. I teraz jeśli zi do kwadratu razy omega i teraz jeśli to podstawimy do naszego równania, to otrzymamy mi ri kwadrat razy omega minus zi omega razy zi. I teraz zi do kwadratu sobie zwiniemy, zi razy zi i omega wyciągniemy przed nawias. I otrzymamy w nawiasie suma po i mi ri kwadrat minus zi kwadrat razy omega. No i teraz wprowadźmy sobie zamiast ri kwadrat minus zi kwadrat, kwadrat wektora r', który będzie po prostu różnicą między r do kwadratu minus z do kwadratu dla każdego z punktów, czyli ri kwadrat minus zi kwadrat. I w ten sposób otrzymamy takie równanie, że to jest suma po i mi ri prim do kwadratu razy omega. Czyli w rezultacie otrzymaliśmy takie równanie. Przepraszam. Otrzymaliśmy z równania, które opisywało moment pędu dla tego układu. Otrzymaliśmy trzy składowe LX, LY i LZ. LX dane takim wyrażeniem, LY dane takim wyrażeniem i LZ innym. Czyli z tego wynika, że mamy LZ dane takim wyrażeniem jak to ostatnie na samym końcu, po prawej stronie. Czyli wektor omega miał tylko jeden kierunek, był skierowany wzdłuż osi Z. A wektor momentu pędu ma niezerowe trzy różne składowe, LX, LY i LZ. Czyli z tego wynika, że nie jest równoległy do wektora omega. A więc ja narysowałam to tak, żeby to było w zgodzie z tym, co jest na tym rysunku dla tej cząstki. Oczywiście to tak nie musi być dokładnie dla całej bryły, ale może być, prawda? Czyli najogólniej L ma trzy różne składowe, różne od zera w rzucie na oś x, y i z i w związku z tym na pewno nie jest równoległy do omega. Czyli wtedy, kiedy nawet wybraliśmy taką symetryczną w miarę sytuację, to znaczy wybraliśmy, że omega jest wzdłuż pewnej osi, to już uzyskujemy informację, że moment pędu ma kierunek inny niż wektor prędkości kątowej.
Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana wtedy, kiedy wybierzemy układ współrzędnych tak, że to omega nie jest w kierunku osi Z, czy wybranej innej osi, tylko jakkolwiek skierowane, jak na przykład na tym rysunku, prawda? Czyli mamy układ współrzędnych X, Y i Z nie tak jak omega, czyli omega nie obraca się w żadnym wybranym przez nas kierunku. To wtedy niestety ze względu na to, że omega ma te wszystkie składowe różne od zera, to wyrażenie na moment pędu robi się jeszcze bardziej skomplikowane. Oczywiście nie będziemy tego wszystkiego tutaj analizować, ale jeśli ktoś jest zawzięty, to zapraszam, może sobie policzyć wszystkie składowe. I te składowe są, jak widać, momentu pędu w kierunku osi X wyrażają się przez omega X, omega Y i omega Z. To samo dotyczy LY i to samo dotyczy LZ. Czyli jeżeli chcemy zapisać zależność L od omega, to nie wystarczy nam taka relacja, jak wcześniej pisaliśmy dla punktu materialnego, tylko musimy niestety zapisać to za pomocą tensora. Moment pędu to jest tensor momentu bezwładności razy wektor prędkości kątowej. I teraz składowe tego tensora wyrażają się poprzez właśnie te składowe, które występowały w równaniu na poprzedniej stronie. Czyli to są poszczególne składowe tego tensora i xx, i xy i tak dalej, tak jak to jest tam na następnej stronie zaznaczone. Czyli mamy macierz 3×3. Tensor momentu bezwładności razy wektor omega, tu w postaci kolumny przedstawiony, prawda? Czyli najogólniej to L wcale nie jest równoległe do omega, czyli moment pędu nie jest równoległy do prędkości kątowej. Czyli to jest bardzo skomplikowana sytuacja. I teraz jeszcze może powiedzmy sobie, jak nazywają się te składowe momentu bezwładności, które występują tutaj w tym tensorze momentu bezwładności. Otóż te, które znajdują się na diagonali tej macierzy, to są tensory, które, to są składowe, które są liczone względem odpowiednich osi układów współrzędnych, a nie diagonalne, nazywają się dewiacyjnymi momentami bezwładności i to są te, które występują poza diagonalą. A więc widzimy, że w najogólniejszym przypadku, jeśli bryła nie jest symetryczna, nie jest ustalona oś obrotu, nie jest to oś swobodna, to wtedy moment pędu i wektor prędkości kątowej mają zupełnie oddzielne kierunki. Nie muszą to być takie same kierunki. Czyli proszę sobie zapamiętać, że w najogólniejszym przypadku, jeśli jest ruch obrotowy bryły sztywnej, to moment pędu i wektor prędkości kątowej nie muszą być równoległe, ponieważ między L i omega nie występuje liczba, tylko występuje macierz 3×3, tensor, nawet nie wektor, a tensor. I ten tensor ma aż tyle składowych, że naprawdę trudno jest z góry przewidzieć, jaki będzie kierunek L względem kierunku prędkości kątowej. Dziękuję bardzo za uwagę.